Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. 12 grudnia, o ile się nie mylę. Tak, 12 grudnia. Przed nami kolejny dzień Vlogmas. Co prawda już dosyć krótki, bo jest prawie godzina 19. Jak zwykle nie wyspałam się, wcześniej wstałam, pojechałam do pracy. I w sumie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że dzisiaj był strasznie poniedziałkowy poniedziałek. W sensie każdy często mówi, że nienawidzi poniedziałków, bo to najgorszy dzień w tygodniu, bo trzeba wstać i iść do pracy. Ale dzisiejszy poniedziałek był wyjątkowo beznadziejny. I to pogoda była beznadziejna, ciśnienie było jakieś do bani i w ogóle cały dzień był jakiś taki dosyć nieprzyjemny. Nie wiem, czy to tylko ja tak miałam. I czy tylko my w pracy tak mieliśmy, czy dzisiaj w ogóle jakaś taka depresja, jakieś przesilenie zimowe, czy inne jakieś pierdoły, ale coś w każdym razie w powietrzu wisiało. Udało mi się skleić filmik za wczoraj, oczywiście znowu z opóźnieniem, bo dzisiaj powinnam tak naprawdę już siedzieć i skleić filmik za dzisiaj, żeby zaplanować go i wrzucić już jutro na YouTube. No ale... Jak kto jest taki zorganizowany, tak sobie wrzuca filmiki. Ale powiem Wam, co mi się udało jeszcze wczoraj zrobić, a czego nie udało mi się nagrać. Ściągnęłam firanki, żeby je w końcu wyprać, zanim umyję okna. Helena, nie rozwalaj pudełka. Do tego zaraz przyjdziemy. W każdym razie ściągnęliśmy z Arturem firanki, żeby je można było wyprać, że jak już sobie... Bo zrobiłam sobie już plan, jak widzieliście wczoraj, cała lista rzeczy, i tak nie wszystkich, bo mi się co chwilę o czymś przypomina. Ale zaplanowałam sobie, że po prostu systematycznie, codziennie po trochu będę coś robić. I jeszcze póki co, w związku z tym, że do końca tego tygodnia mam tak zwany deadline na różne rzeczy na uczelnię, to stwierdziłam, że najpierw się będę zajmowała tym, a może w przyszłym tygodniu będę sobie po troszku sprzątała. Wiecie, jednego dnia tu, drugiego tam dnia gdzieś indziej. I tak dużo w sumie pomieszczeń nie mam, ale wiecie, żeby to chociaż jakoś tak powoli ogarniać, żeby cokolwiek, jakąś różnicę było widać. I taki był mój plan. Chyba, że ktoś jeszcze ma jakieś dobre rady, tak więc wiecie, ja przyjmę wszystko w każdej ilości. I to a propos chyba moich planów, to tylko tyle. Muszę dzisiaj jeszcze przede wszystkim spakować prezenty, o których mówiłam ostatnio, bo mam do spakowania te, które będą wysłane jako paczka, i chciałabym już coś spakować dla Artura, żeby już na ostatnią chwilę później tego przy nim nie robić, bo chciałabym, żeby jednak miał niespodziankę. Więc póki jest w pracy do 22, to mam na to chwilę, żeby to jeszcze później zachomikować, żeby nie znalazł tego do świąt, bo znając życie, ciekawość i moja, i jego przerasta wszelkie granice, znaczy przekracza wszelkie granice, więc żeby siebie nawzajem nie kusić, spakuję mu to teraz, od razu. I czy jeszcze coś mam w planach dzisiaj? Chyba nie, spakuję tylko te dwa prezenty. Przyszykuję Arturowi tą jedną paczkę, żeby mógł ją jutro wysłać. Wezmę się za te rzeczy na zajęcia. Albo najpierw się wykąpię, później wezmę się za te rzeczy na zajęcia. I będę mogła iść spać, bo powiem Wam, że jestem już taka strasznie zmęczona. Bo jednak wstawanie codziennie o 5, kładzenie się późno spać, później całe dwa dni na zajęciach, gdzie też trzeba siedzieć po te przynajmniej 10 godzin na wykładach i ćwiczeniach, i później znowu wstawanie wcześniej, i później znowu w sobotę i niedzielę mamy zajęcia, więc znowu trzeba będzie wstawać. I znowu to będzie... To jest masakra, ale... Damy radę, nie? Dobra, to biorę się do roboty. I tak o. Powiem Wam, że pod względem pakowania prezentów jestem po prostu totalnie beznadziejna. Nie potrafię tego robić, mimo że co roku gdzieś tam mamie pomagałam i towarzyszyłam przy pakowaniu prezentów. W zeszłym roku się wyspryciłam i po prostu wszystko pochowałam w te ozdobne torebki. Ale nie chcę iść na łatwiznę i w tym roku stwierdziłam, że się trochę bardziej postaram i kupiłam kilka różnych rzeczy, żeby te prezenty zapakować. Specjalnie kupiłam trzy rolki papieru do pakowania prezentów, bo wiem, że jeden cały na pewno pójdzie do wywalenia, jak zacznę myśleć i kombinować i próbować to spakować. Ale no, chyba czas dorosnąć. No to pokażę Wam może, co tutaj kupiłam. Nie ma tego dużo, tak naprawdę, bo to są tak naprawdę trzy rzeczy. I nawet nie takie drogie, ale w sumie może być
Fajny efekt. Koniec końców. Tak więc mamy tutaj przede wszystkim papier do pakowania prezentów. Postawiłam na taki szary, srebrny, białe gwiazdki. Do tego, i to oczywiście było kupowane w Lidlu, bo stwierdziłam wtedy, że tam było najtaniej, jak kupowałam. Do tego kupowałam taki zestaw, kolorystycznie starałam się dobrać, bo tych wersji kolorystycznych było sporo. Też w Lidlu taki zestaw wstążek razem z gotowymi do przyklejenia gwiazdkami, bo takich gwiazdek w życiu bym nie zrobiła. I jeszcze kiedyś, któregoś dnia jak byłam, znalazłam właśnie takie tasiemki, też w Lidlu. Tak mi się wydaje, że to było w Lidlu. Tak, w Lidlu. Do pakowania prezentów. Złapię ostrość? Złapię ostrość czy nie złapię? No w każdym razie na tej górnej jest napisane Merry Christmas. Ta środkowa jest w gwiazdki, a ta na samym dole jest w jakieś kropeczki czy inne tam różne rzeczy. I no cóż, zobaczymy jak mi to wyjdzie. Co prawda na ten moment będę pakowała tak naprawdę tylko trzy rzeczy, więc będę miała czas się jeszcze wprawiać, bo stwierdziłam, że tą całą resztę, którą tu widzicie na szafie, tam jest cała masa prezentów, a prezentów do spakowania. To wszystko będę pakowała już przed Wigilią, bo mam nadzieję, że wtedy będę miała najwięcej czasu. Czy przed Wigilią, w sensie nie w dzień Wigilii, tylko przed. A może w tygodniu jeszcze, jak będę miała jakąś chwilę. No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie dzisiaj pakuję tylko te podstawowe rzeczy, które sobie zaplanowałam, a zresztą jak wyjdzie, to zobaczymy. Powiem szczerze, że jestem z siebie dumna i chociaż kuchnia teraz wygląda jak pobojowisko, to cieszę się, że udało mi się spakować chociaż tych kilka prezentów i że już jutro prawdopodobnie, no najpóźniej pojutrze będą w drodze. Powiem wam, że wygląda fatalnie, bo nie mam za grosz gustu i za grosz zdolności, żeby to jakoś ładnie zapakować, ale wydaje mi się, że liczą się chęci, a nie gotowa torebka. Tak więc włożyłam w to całe swoje serce. Może to faktycznie nie wygląda, ale mam nadzieję, że odbiorcy będą bardzo zadowoleni. W czasie, kiedy ja pakowałam te kilka prezentów, na YouTube już prawie kończy się uploadować filmik z wczoraj. Więc już niedługo będzie do obejrzenia, a ja się mogę brać za sklejanie kolejnego, no i oczywiście za te nieszczęsne e-learningi, których nie ruszałam dobry miesiąc czasu. Więc biorę się za robotę. Dziękuję wam bardzo, że mi dzisiaj towarzyszyliście. Wydaje mi się, że każdy kolejny vlog jest krótszy, no ale trudno.
Uwierzcie mi, że staram się jak mogę, więc wydaje mi się, że czasami lepiej, jak jest krótszy, niż go nie ma wcale. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się ciepło, pa!